Szigel. Kościół świętego Jakuba. Szigel, w którym miało zginąć wszyscy mieszkańcy. 10 kwietnia w 1945 roku zgromadzono tu wszystkich mieszkańców. Kanadyjczycy chcieli wysiedlić ten kościół w powietrze. Uratował ich ksiądz Szigel. Pierwszy kościół powstał tutaj w 800 roku. Jest to biskupstwo Klemensa Augusta, arcybiskupa, wnuka Kolejna III Sobieskiego, kościół świętego Jakuba, kościół misyjny. Tutaj mamy bardzo stare chrzcielnice z XII wieku. Kościół świętego Jakuba w Szigel. Kwietnia świętego Marka 2021 roku. Kościół świętego Jakuba w Szigel. Święty Piotr. Matka Boska. Matka Boska Bolesna. Soborowy kościół, posoborowy stół zamiast ołtarza. Kościół świętego Jakuba w Szigel, gdzie biskupem był Klemens August, wnuk Kolejna III Sobieskiego.